lądowanie pancernej husarii w Wielkiej Brytanii, polskie imperium kolonialne. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w grze Europa Universalis 4 w serii Rzeczpospolitą, która zakłada kolonie w Nowym Świecie, a naszym celem jest zdominować te dwa kontynenty. Zaczynamy od tłumienia buntów, które tutaj zaczęły nam się masowo spełnić, ale to jest norma, zawsze się tak dzieje po dużych podbojach w koloniach, nie należy się tym przejmować. Gorzej jest tutaj w naszej unii personalnej rosyjskiej, gdzie zdobyliśmy rosyjski tron i tutaj non-topper bot wywala swoje bunty, na przykład kozackie w tym momencie. Trzeba chodzić i to tłumić, bo im spada autonomia w prowincjach. Idee kończymy rozwijać, idee arystokratyczne oraz idee handlowe, żeby tutaj wzmocnić nasz handel, który przecież jest dla nas tak ważny, a jest szczerze mówiąc tak zaniedbany w tej serii, że to aż szok. Patrzcie, pierwszy raz widzę, żeby Królestwo Maroka aż tak potężnie urosło. Co wy na to, żeby zrobić jakąś serię Marokiem w najbliższym czasie, albo stricte państwem kolonialnym? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. A tymczasem Maroko. Rozwinęliśmy ideę arystokratyczną do końca, dzięki temu możemy mieć tańsze budynki oraz powołać więcej ludzi do naszej armii. Muszę przyznać, że Expelled Minorities naprawdę daje niezłe bonusy w prowincjach, które dopiero skolonizowaliśmy, ale mówiliście, że to niby tracę development w tych prowincjach moich. Przetestujmy to. Kijów ma 18 punktów rozwoju i wyślimy teraz mniejszości z Kijowa. Zobaczymy, czy ten development, jak stworzy się ta kolonia, zostanie zmniejszony w Kijowie, bo na bank nie spada od razu. Rozpoczynamy naszą inwazję tutaj na Inków, żeby zacząć robić nasze kolejne nowe kolonie ze złotem. No i też musimy dojść do Spanish La Plata, tak żeby tutaj wam pokazać wam pewien exploit, który można robić. A czy to jest exploit? Po prostu zaniedbanie paradoksu, które powinni już dawno, dawno temu naprawić. A my możemy sobie z tego pokorzystać na ten moment. Manufaktury za trochę więcej niż 300 golda. Uwielbiam to. O co ta wojna była? Po co tak tutaj to zrobili? I czemu Francja ich broni? Noż co za ludzie. No trzeba więcej armii tutaj dowieść. Tymczasem wygrywamy wojnę w Ameryce Południowej, niszcząc totalnie wojska Indian. Inków? Nie wiem, czy można mówić o Inkach Indianie. Capture and Ransom of the Sub Inca. Czyli złapaliśmy właśnie króla Inków. Ciekawe, jak ten event można rozpocząć normalnie, muszę to aż sprawdzić. I możemy teraz podawać jedną z dwóch rzeczy. I te wszystkie rzeczy są dla Inków bardzo, bardzo złe. Mają niezłego władcę, więc w sumie lepiej będzie dla mnie, jak zginie. I widzę, że rozpoczęły się jakieś Pacayan Separatist Revolt i tak dalej tutaj. Niech one sobie tutaj będą. My dostaliśmy claimy w międzyczasie na te wszystkie prowincje. Bardzo fajnie. I w sumie pierwsza wojna z Inkami dobiega końca. No, zabraliśmy im trzy fortece, jedna ostatnia została i niedługo zaczniemy graniczyć z hiszpańską, a w zasadzie kastylijską La Platą. Francja zaangażowała się z jakiegoś powodu z konflikt z Osmanem, więc myślę, że będzie podatniejsza teraz w wojnie z Kastylią, gdzie będziemy chcieli głównie od niej oczywiście dobyć pieniądze, realnie. Albo może i kolonie by tutaj wypadało zdobyć od Francji? W sumie czemuż by nie. Czy ja dobrze widzę, że stoimy z buntownikami na jednej prowincji i się nie pierzemy? Dobra, mam zagwozdkę. Dlaczego nie mogę polować na piratów z Sewilli i zabezpieczyć tego trade nodu przed piraceniem przez Maroko? Albo jestem ślepy, albo coś się zwaliło. No, myślę, że San Escobar jak najbardziej, czas najwyższy, żeby powstał. I teraz czekamy na kolejną wpadkę naszych kochanych polityków. Tak, Imperium Osmańskie, idźcie sobie lać tu. Nie lejcie moich prowincji! No i jak na moje, Kijów nie stracił żadnego poziomu developmentu. No nie, wojska tureckie już okupują Paryż, co to ma być? Ja to chciałem zrobić. Siła handlu w Sewilli to jest jakaś masakra totalnie. Nasza 1200 prawie. Mało też coś tutaj nam ucieka. Szkoda, że nie wyrobiłem się z tym, żeby to był najlepszy trade note na świecie. A mało brakowało, gdybym się tym zajął 10 lat wcześniej, to byśmy to mieli. Francjo, trzeba było nie przystępować do tej wojny. A tak,
już dość spory kawałek Francji pod okupacją i Paryż wolny, czyli zakończyła się wojna z Imperium Osmańskim. Albo i nie, praktycznie cała Francja pod polską okupacją. Rok 1608. Niemcy mogliby się od nas uczyć. Commonwealth Brazile. Będziemy mieli gdzie jeździć na karnawały. A w Hiszpanii kontynentalnej została tylko i wyłącznie jedna prowincja. Ale zrobiłem to specjalnie. No i mamy nową Rzeczpospolitą. Powiem szczerze, podobała mi się ta nazwa kolonii, więc ją zostawiłem. Oraz bananową Republikę Korony. Jeszcze tutaj widzimy Commonwealth Brazil. Więcej zarobimy na tabaku, czyli na tytoniu. W tej rozgrywce nie idziemy w absolutyzm, więc mogę mieć go minus 16. Nie jest mi to potrzebne. Lepsze są ogólnie takie rozgrywki, gdzie nie zamierzam podbijać świata, posiadać te bonusy z estate'ów. Czas wprowadzić u nas globalny handel, bo czemu już by nie. I oczywiście na pauzie wprowadzamy technologię sporo do przodu. Następnie dewujemy prowincję, gdzie tutaj w zasadzie to wszystko jedno, czy ja tutaj wrzucę w rozwój punktami administracyjnymi, czy punktami militarnymi. Ważne, żeby mieć jak najwięcej punktów dyplomatycznych tutaj, w tych prowincjach ze złotem. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie eneba.com, gdzie i tak jak widzicie, są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Uhuhu, Maroko, zobaczcie, tak je podziwiałem, a teraz 3 wojny naraz i nie daję rady. Myślę, że też czas zacząć rozbudowywać nasze kolonie. Chociaż też Rosja wygląda zachęcająco, ale jej nie chcemy rozbudowywać. Przynajmniej nie teraz. Ruszamy też na dalsze odkrywanie świata, przecież tyle terytoriów mamy do zdobycia, prawda? Stawianie naszych nowych plantacji w nowym świecie. No, troszeczkę tego już mamy, ale zaraz będziemy mieli jeszcze więcej. Sytuację w nowym świecie już troszeczkę ustabilizowaliśmy, więc trzeba dokończyć podboje w Nowym Kieleckim oraz w San Escobar. I jeszcze więcej plantacji, jeszcze i więcej, więcej inkomu, więcej miejsc pracy. Widzicie, tak to się powinno robić. A potem na plantacjach pracuje kto? Kto pracuje na plantacjach? A Ukraińcy! Jakby nie było, terytoria ukraińskie stanowią wartościowy dodatek korony. I tu mamy dylemat ilościowe czy maritime ideas. Tak, widzielibyście pierwszy raz, jak ktoś to bierze tę ideę maritime, ale myślę, że pójdziemy w tym momencie w ilościowe, bo mam dużo punktów akurat militarnych na zbyciu, a dyplomatyczne trzeba ładować w kopalnię złota. Tym bardziej, że tutaj za chwilę też podbijemy ich dość sporo. Teraz budujemy plantację na Karaibach, spokojnie, dla wszystkich tutaj starczy, każdy będzie miał swoją plantację. W sumie nigdy się tym jeszcze nie bawiłem, to może tak zwiększymy sobie tutaj przychody z naszych kolonii, tym bardziej, że zobaczcie, taka potężna nasza kolonia jak Nowe Kieleckie praktycznie, a nie, przepraszam, to tutaj nam płacą aż 40%, to może wszystkie kolonie niech tyle nam bólą, czemuż by nie. Sprawa aztecka, do końca już rozwiązania, wszystko podbiliśmy. Nie wierzę, Inkowie mają już kawalerię, tylko tak trochę nie wiedzą, żeby pod górkę nie atakować. No to nadszedł czas o wojnę o kolonie. Dlatego dobijmy Kastylię, przy okazji Portugalię i Francja też oberwie. Wojny nadszedł czas! Przy okazji powiem wam, że każda jedna prowincja ze złotem już w Meksyku ma po 9 punktów dewa. W złocie. Portugalia przestaje istnieć, Francja nam płaci, a Hiszpania właśnie przestała istnieć. I odziedziczyliśmy po nich Castilian La Plata. I to jest pewien taki exploit, że w danym regionie może mieć po kilka kolonii różnego typu. No, powinna być tutaj tylko jedna kolonia, a mamy na ten moment dwie w tym regionie. Kolejna wojna będzie z Wielką Brytanią o ich angielską Brazylię. What the f... Jaki następca? 666! Szkoda, że nie rok 1666. Chyba, że to będzie rok objęcia jego władzy. Bez desantów na WB to się jednak nie obejdzie, więc trzeba będzie wbudować jakąś flotę wojenną. W sumie nie wiem po co i tak z flotą WB nie mamy żadnych szans. No dobra, troszeczkę terytoriów w pierwszej wojnie zdobyliśmy. Trzeba się przygotować do kolejnej. Nie ukrywam, obecnie nie wiem, jaki można mieć problem z drukowaniem pieniędzy. 486 golda dostaję, 3 razy do roku, a inflacja, jak widzicie, zerowa. I takich kolei mamy raz, 2, 3, 4, 5, które przesyłają nam pomiędzy 200 a 500 golda. Kilka razy do roku. Ach, żałuję, że nie mamy głównej kultury hiszpańskiej, to byłoby jeszcze więcej. Ej, Niderlandy nie powstały, ale beka. My god, piraci mi się tutaj pojawili. Trzeba się ich pozbyć, bo inaczej splądrują wam całe wybrzeże. Byli Rosjanie na pomoc i pięknie wszystkich tutaj masakrują. Prawie, prawie. 666 władca w
58. Kiepsko mu wróżę wtedy. My God, to będzie bardzo ciężka wojna. No, to trochę tej ziemi od Francji sobie zdobyliśmy. Jak i koalicja całkiem nieźle nam rośnie. No ale teraz już mamy naprawdę ładnie wyglądające Ameryki. W 1667 roku polskie dywizje desantowej husarii wylądowały w Wielkiej Brytanii. To nadal działa, że jak mamy większą flotę od przeciwnika, to on będzie unikał walki. A tutaj mam po prostu taką totalną zbieraninę wszystkich moich okrętów, które gdzieś tam miałem pobudowane. Nasz kolonialny swarm robi to, co powinien, zajmuje wszystko. No i wojsko polskie pod Londynem już okupuje. I okrążenie wojsk angielskich na wyspie. Nie powiem, nawet to dość śmiesznie wygląda, jak tak patrzę teraz na to, w jakim tutaj są okrążeniu. Widzicie, Polacy potrafią swoje wojska pancerne zdesantować na wyspy. Niemcy tego nie potrafili. Przy okazji przyczyniliśmy się do przegrania wojny domowej przez Wielką Brytanię. Ups. Londyn od zawsze był polski, wszyscy to wiedzą. Prawie czerwone Ameryki, wszystko tylko przez tą Kanadę, która jest niesamowicie duża i jeszcze trochę czasu by zajęło jej podbicie. Myślę, że pod odcinkiem z tej serii jak najbardziej zasłużyłem sobie na lajka po wszystkim. Zostawcie też jakiś pozytywny komentarz, naprawdę fajnie to wygląda. Z ciekawostek powiem wam, że mamy jeszcze aż 7 kolonii. Te tutaj z paseczkiem, które dostarczają nam od 200 do 500 golda dwa razy do roku. To jest bardzo dużo. Tylko ta inflacja. Zachęcam też do oglądania odcinków z Rosji, gdzie przeniosłem tutaj naszą stolicę i praktycznie wszystko skolonizowałem sam. A tylko teraz Ameryka Południowa mi została do podboju.